Nie puszczę go teraz. Po samym dnie idzie. Dorsz. Tak. Mam jeszcze kawałek świeżej makreli, którą złowiłem. Dzwoneczek taki utnę. To, co dzisiaj się tu wyprawia nad wodą, to jest coś niesamowitego. Wszędzie tu dookoła jest pełno ławicy ryby. A tak ogólnie to siema. Idę tylko zamknąć samochód i przejdę się brzegiem na spinning. Trochę nie planowałem tak na dzisiaj, żeby najpierw spinning. Tylko chciałem od razu na surfcasting też się ustawić. No ale dużo ludzi jest nad wodą i miejsca są pozajmowane, bo jest ładna pogoda. I tam, gdzie chciałem, gdzie planowałem się zatrzymać, no niestety zajęte, kolejne też. Także pospinninguję tu brzegiem i porozmyślam, co dalej robić. Może tutaj postawię surfa też w tym miejscu. Widzę, że strasznie jest dużo ryby. Ptaki szaleją nad wodą. To postoję, może jakąś troć mi się uda złowić. Ale jak na razie to idę tu brzegiem, pospinninguję w tą stronę, tam do tego cypla i z powrotem. Tu kiedyś też fajnie połowiłem. Woda teraz jest wysoko. W drodze powrotnej zastanowię się, co robić. Kolejny rzut. I znowu rybka. Wow. Ten już jest większy. Albo może tylko mocniej walczy. Nie, troszeczkę może większy. Zaraz wam coś pokażę. Już jest branie. Cały czas. O, już jest ryba. Tym razem coś grubego. Teraz fajnie coś przywaliło. Widzę ją. Ale to też, nie, to dorsz bardziej. Tak, bo się już kręci wokół. Od razu widać różnicę w braniu. Jasne. Nie, też malutki. Z glonami. Tylko opuściłem przynętę głębiej, od razu dorsz. Jednak zmieniłem miejsce. Wybrałem głowę. Tu już byłem nie raz, też nagrywałem stąd nie jeden film. Tu jest naprawdę w tym miejscu głęboko, z 10 metrów od razu. Fajnie stąd dorsze wychodzą, praktycznie spod samych skał. Tu spróbuję, jednak tam za płytko jest na surfa, nie chcę zrywać zestawów w tych skałach przy samym brzegu. Nawet jeśli bym coś złowił, to raczej bym tego nie wyciągnął. Woda centymetrowa przy samym brzegu. Nie do wyciągnięcia. A ja i tak przyjechałem na długo. Tam dalej wszystkie miejsca zajęte w tamtą stronę. Nawet będę widział chyba stąd, jeśli dobrze. Tak, pozajmowane jest wszystko, nie ma szans. Zbyt ładnie jest, a wędkarzy jest dużo, dużo. Nie tylko ja łowię tutaj na tym fiordzie. To, że mi się do tej pory udawało tak łowić, że nikogo nie było, to miałem tylko farta. Dobra, nie bajerzę, bo trzeba rozkładać surfa. Mam jeszcze kawałek świeżej makreli, którą złowiłem. Dzwoneczek taki utnę. Mam jeszcze też i ze sklepu. Także nie zabraknie mi. Ale najpierw spróbuję na taką. Takiego dzwonka na dwie kotwice, a później będę widział, co się dzieje na wodzie. Jest! Tak jak mówiłem, spod skał. Przed chwilą rzuciłem też tam
to miejsce i też wyszedł. Malutki. Znów zmieniłem miejsce. Ja to jestem jakiś walnięty, naprawdę. Wypatrzyłem tam z rogu, że miejsce się zwolniło. Długo nie myślałem. Zwinąłem sprzęt. I uwierzcie mi, ja to wziąłem wszystko na raz. Klatkę na kraby, plecak, torbę, siedzenie, dwie wędki. Ostatnim razem musiałem dwa razy chodzić. To dzisiaj powiedziałem, nie, raz się nie wracam. Tydzień temu fajnego kraba złowiłem, dorsza i jakąś tam rybkę, którą nigdy w życiu jeszcze na oczy nie widziałem. Jeśli mam jeszcze nagranie, to wam wrzucę. Wyglądało to jak węgorz, nie wiem, dziwna rybka. Także ja dopiero zaczynam wędkować tak naprawdę. Podróżowałem po fiordzie i jestem. Nie wiem, czy coś złowię w ogóle i tutaj, ale czemu nie? Warto spróbować. Patrzcie na to. Dobra, zaraz cię wypnę. Dosłownie wymknął się z paszczy. Ugryziony jest tutaj, w tym miejscu. Miałem go zostawić sobie na przynętę, ale jak już jeden raz mu się udało uciec, to i niech będzie, że i ja go wypuszczę. No ale coś grubego go przywaliło. Dorsz. Teraz na te kamienie zejść, to można zęby wyjść po deszczu. Ale to malutki dorszyk. A takie branie. Weźmie? A jak nie? Już, jest. Aj, była. Ale agresywno. Agresywnie bra... Jest! Znowu. Znowu. Ale brania. Jest. Śpinają się cały czas. O, jest. O, jest teraz, no. Czarniaki. Nie puszczę go teraz. Nie, no aż tak może duży nie. Ale ładnie. Ale idzie jeszcze. Myślałem, że już puścił, bo czułem luz. Nie, mam... cały czas się kręci ta szpula. Ładny. Tylko właśnie nie wiem, co to jest. Tak dziwnie aż do samego dna przydobija. Nie widzę jeszcze. Dorsz. O, ale ten się zapiął tak, że już nie miał szans się wypiąć. Ten jest ładny. Przez kamerę przetrzeć, bo leje cały czas na nią. To dzisiaj nie grunt, tylko spinning. Ale ryby chodzą. I do dna opuściłem, z samego dna. No nie mogę go poderwać. O, ten już jest ładniejszy. Grubo asek. Dokładnie, to było... Oj. Dobrą godzinę. Co to jest? Może te czarniaki? Albo takie dorsze. No to po samym dnie idzie. Jeszcze ładniejszy jak tamten. I co tam jest? Ryba? Tu w tej glony jest, ale to wyjdzie. Tam jest miękko. Idzie, spią się. Ten ładny. To, co dzisiaj się tu wyprawia nad wodą, to jest coś niesamowitego. Wszędzie tu dookoła jest pełno ławicy ryby. Gdzie bym tylko nie rzucił, wszędzie jest branie. Oczywiście na grunt nie, dzisiaj nic. Jeden dorszyk tylko. Ale tak naprawdę to wędka martwo stoi, żadnego brania nie ma. Wszystko przy powierzchni praktycznie. To czarniak. Chodzi tutaj naprawdę niesamowicie. O, już. Kolejne miejsce. To jest na razie malutkie kółeczko. Tu naprawdę takie kółka toczą, że... Nowa mała. Kilka naprawdę fajnych brań mieliśmy. A, mieliśmy. Miałem odwiedziny nowo poznanego kolegi. Okazało się, że widza.
Ja sobie tak wędkuję, patrzę, idzie sobie Norwek z wędką do mnie. A tu siema Globus Fishing. Okazało się, że ogląda moje filmy. Fajnie połowiliśmy razem. Naprawdę, kilka dobrych sztuk dorszy siadło. Z góry pozdrawiam. Dostałem jeszcze parę prezencików. Gumki. Naklejki na kampera też poszły. A ja jeszcze posiedzę tu chwilkę. No, już bym z chęcią pojechał. A mam ty nie dosyć z tym gruntem, że nic nie chcę wziąć. Jest tak naprawdę dużo ryby wokół, a na grunt nic. Już miałem nawet na czarniaka zarzucone. Nic. Zmieniłem teraz na makrele. O, tutaj pod samym brzegiem ryba chodzi. Mówię, no miałem na czarniaka, nie wzięło nic, już zmieniłem teraz na makrele, żeby trochę dalej rzucić. No i jeszcze chwilkę sobie daję, bo już jest późno, już jest prawie która? No już jest 22:30. Do 23:00. I co by nie było, się zbieram. Dobra, ja się zawijam, zabieram cały majdan ze sobą do auta, a wy pamiętajcie o subskrypcji i do następnego.